Już we wrześniu hospicja w Polsce alarmowały, że znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rząd na apel nie zareagował, zrobili to za to zwykli ludzie. Odzew ludzi, którzy nas do tej pory wspierali, po prostu mieszkańców regionu, bo przypominam, że tego typu placówki nie mają rejonizacji, przyjmujemy osoby z bliższych części, ale też z całej Polski, dzwonią do nas, choćby po to, żeby wesprzeć ciepłym słowem, ale też czy materialnie, czy rzeczowo. Teraz do pomocy włączają się organizatorzy koncertu Betlejem w Polsce. Dziś rano premierę miał teledysk, w którym główne role grają pacjenci Hospicjum Cordis w Katowicach. Motywem przewodnim utworu i teledysku jest światło, czyli nadzieja na lepsze jutro, którego oczekują hospicja i ich pacjenci. Ludzie żyją w takim zagubieniu ciemności. Powiem szczerze, że początkowo miałem z tym trochę problem, bo sam jakoś nie czułem w sobie tego światła i nadziei i mówię, jak ja to mam dać ludziom, ale pomyślałem, że warto po prostu być szczerym i pokazać ten stan, w którym się jest, a jednocześnie drogę do tego światła, które daje Boże Narodzenie. Teledysk jest również zapowiedzią kolejnej edycji koncertu Betlejem w Polsce, który odbędzie się w katowickim Spodku pod koniec grudnia. Wydarzenie ma składać się z dwóch części. W pierwszej słuchacze nie usłyszą żadnych znanych kolęd czy pastorałek. To będą piosenki zanurzone w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale jeszcze nie kolędy. Chcieliśmy tak zaplanować strategię tego koncertu, żeby w tej drugiej części dopiero wybrzmiały te znane, lubiane kolędy, które tradycyjnie będą śpiewać znani artyści wraz z publicznością. Jest jakiś cel, jest to spotkanie tych grup artystów. Przede wszystkim to jest inne doświadczenie artystyczne też dla mnie, bo o ile normalny koncert gram sama, śpiewam 1,5 godziny i schodzę ze sceny, tak tutaj to jest to spotkanie, które też jest niecodziennością. Oprócz tego, że część dochodu z koncertu pójdzie na konto Hospicjum Cordis, podczas wydarzenia wolontariusze będą kwestować na rzecz hospicjum. W ostatnich latach Betlejem w Polsce przekazało na cele charytatywne około 1,5 miliona złotych. To jest samo w sobie, jest w ogóle niezwykłe. Ktoś może powiedzieć, że to nie są duże pieniądze, ale przy tych cenach biletu, przy tym co robimy, to naprawdę nie jest mało. I staramy się pomagać wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Koncert Cud Miłości odbędzie się 29 grudnia w Spodku.